Witam wszystkich miłośników Strega Audio. Dzisiaj mamy kolejny wniosek o azyl. Wieża Somy. I no, wszystko wskazuje na to, że odtwarzacz CD tutaj nie działa, a więc trzeba będzie ją rozebrać. Sama prezentacja nastąpi, jak już będzie gotowe. Coś tam piszczy, coś się tam dzieje i trzeba dokładnie sprawdzić, co to takiego jest. Oto nasz sprzęt po zdjęciu pokrywy górnej. No, ten cały hałas się stąd wydobywa, więc prawdopodobnie pasek jest tutaj jakiś mocno rozciągnięty. Nie wiem jeszcze, jak to jest dokładnie zbudowane, ale za chwilkę będziemy to wyciągać i zajrzymy do środka. I tak, oto mamy rozebrany i wyjęty mechanizm. Tutaj jest nasza wieżyczka. A tu mamy wyjęty mechanizm. No, płytki ktoś zostawił w środku. Już wiadomo mniej więcej, kto był właścicielem tego, bo pisze Tatiana Bułanowa, coś takiego. Czyli prawdopodobnie rosyjska muzyka. Czyli w Niemczech prawdopodobnie Rosjanie mieli ten sprzęt. No, wysuwamy kolejny dysk i mamy tutaj Wunderbare Weihnachtszeit, czyli święta. Święta, to mamy jedną kieszonkę. No i mamy kolejną kieszonkę, no ona nie chce jeszcze wyjść. No zobaczymy za chwilę, co dalej, w każdym razie prace trwają. No cóż, wstępna diagnoza to ten rozciągnięty pasek. Stracił całkowicie elastyczność. No, tu mamy na wymianę paseczek. No, montaż jest trochę utrudniony, bo nie wiadomo, jak zdjąć tą obudowę tutaj, więc będę się musiał troszeczkę pomęczyć, żeby tego nie rozbierać całkiem. Ale mam nadzieję, że może się uda. Tu nasza skrzyneczka z paskami. Także mamy ich trochę na wymiar zawsze przygotowanych w zapasie. No, chciałbym bardzo to uruchomić. Za chwilę zobaczymy, czy to się nam faktycznie uda tutaj. Okazało się, że można zdjąć tylną klapkę. Panie bracie, dzięki serdeczne za zauważenie śrubki. I wymiana paska okazała się bardzo, bardzo prosta. Więc zaczynamy montaż. Składamy do kupy ten cały mechanizm. No, sprzęt skręciliśmy. Kilka śrubek. Zamontowane zostały kieszonki tutaj te na dodatkowe dyski. No i teraz pozostał nam już tylko montaż do środka, podłączenie kabelków i zobaczymy, czy to miało sens, czy to było na pewno tylko to. No cóż, mechanizm mamy włożony, podpięty, oczywiście jeszcze nie skręcony, ale zobaczymy, czy tutaj coś się wydarzy. O, coś zaskoczyło. No więc zaczął czegoś szukać. Trybik się tu obraca. Przeszukuje. Zaczął przeszukiwać płyt, które wyjęliśmy. Oj, 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 to jest, można powiedzieć, dobry znak. Napisał CD no disk, czyli ok. Spróbujemy otworzyć teraz kieszeń. O, środkowy dysk nie widzę. Zaświeciła się kontrolka. Zobaczymy, czy otworzy kieszeń. O! Jak ładnie. Weźmiemy tu płytkę. Proszę bardzo, to jest ta Tatiana. Zobaczymy, czy coś znajdzie. Ho,
O, 59 minut i 53 sekundy, 16 utworów. No to robimy start. I proszę bardzo. Mamy, muzyczka gra, sprzęt. Po wymianie jednego paska, który to właśnie prezentujemy, jest całkowicie rozciągliwy już. Okazał się sprawny. Laser dobry. Nie potrzeba wymieniać lasera. Nie trzeba go nawet czyścić. Zobaczymy, czy dysk 1, jak on teraz zrobi, jak będziemy chcieli mu dysk 1 podać. Aha, schował dwójkę. I teraz pewnie wyda jedynkę. Tak, oczywiście, wyda jedynkę. Zapakujemy mu jedynkę. A wydał dwójkę. No, nie wiadomo dlaczego chciał ją wydać. No, ale widocznie może nie lubi rosyjskiej muzyki. No, włożyłem mu niemiecką kasetę, tą płytę, więc może się nie lubię ją za bardzo. No, ale zobaczymy. Skręcimy śrubeczki, załadujemy wszystkie płyty i zobaczymy, czy to chodzi. Damy mu może bardziej normalną muzykę, to może nie będzie się tak siąpierzył tutaj o to. Obudowa założona, sprzęt skręcony, trzy płyty załadowane i chodzi dysk 2. Zobaczymy, co zrobi, jak wciśniemy tutaj dysk 1. Pokazuje dziwne rzeczy na wyświetlaczu, ale myślę, że może... Tak. Tak, dysk 1. No i pozostałby nam dysk 3. Dziwne rzeczy na tym wyświetlaczu pokazuje w trakcie wymiany tych dysków. Ale... Ale zadziałało. Czyli jeszcze wyczyścimy trochę, umyjemy dokładniej. Uczyścimy głowicę i będzie można zrobić prezentację kolejnej wieży w naszej Sony, w naszym muzeum. Tutaj mamy dwie kasety. No cóż, w trakcie testu niestety ta kieszeń rusza, zatrzymuje się. No, będzie trzeba tą prawdopodobnie tutaj naprawić. Teraz wydała kasetę, ale przed chwilą była całkowicie zablokowana, nawet kasety nie chciała wydać. No cóż, paski, jeszcze raz paski. No, te stare sprzęty lubią mieć nowe paski, a nie po prostu tak stare. Ale to z tego, co widać było na odtwarzaczu CD, nie jest to aż taki duży problem to wymienić. Właśnie obudowa została zdjęta magnetofonu i to chciałbym Państwu zaprezentować, bo sam jestem bardzo mocno zaskoczony, bo tak rozwiązanej wymiany pasków jeszcze nie widziałem nigdy, a 40 lat rozbieram te magnetofony i zaglądam do nich, ale takiego mechanizmu to jeszcze w życiu nie widziałem. No cóż, lata końcowe tego sprzętu, więc rzadko miałem czas do tego, znaczy czas, okazję do tego zaglądać, bo większość jednak było to sprzętów starszych, ale to wygląda tutaj naprawdę bardzo ładnie, ale też tak tanio jakby zrobione. To już kiedyś części były metalowe w środku.
no przynajmniej regulujące obroty. A tutaj mamy wszystko zwykły plastik, leciutkie, bez żadnych. Nawet nie wiem, słów mi zaczęło brakować, ale no zobaczę, może wymienię jednak te paski, żeby ten sprzęt działał. Teraz mamy prezentację sprzętu, który przed chwilką zszedł z naszego stołu montażowego, bo no, miał parę usterek, które tak na szybko udało się usunąć. I dlatego chcielibyśmy go tak też pokrótce Państwu przedstawić. Tak, czyli mamy wieżę Sony MHC S3 i po kolei segmenty, czyli mamy od dołu wzmacniacz TAS3, dalej mamy tuner STS3, kolejny segment to jest magnetofon kasetowy, czyli TCS3 i CDPS3, czyli odtwarzacz płyt kompaktowych. I właśnie ten był najbardziej, można by powiedzieć, uszkodzony. Chociaż w zasadzie usterki były wszędzie te same, bo tylko i wyłącznie paski. No ale najwięcej rozbierania było przy właśnie tym odtwarzaczu kompaktowym. Choć usterka była tak prozaiczna i w zasadzie wystarczyło odkręcić dwie śrubki, ażeby wymienić ten pasek, no ja się trochę rozpędziłem, jak to zawsze w trakcie rozkręcania trzeba było wszystko dokładnie zagrać. No i narobiłem sobie trochę więcej pracy niż było to konieczne, ale sprzęt zaskoczył. Działa, co najważniejsze. Tak jak prezentowałem, magnetofon, no cóż, plastik, bombastik. Z tyłu wszystko plastikowe, w środku. No niestety nie ma tam już prawie w ogóle metalu. Ale do wymiany pasków, no tu akurat może nie wymieniałem, nie będę opłamywał, bo je tylko odwróciłem na drugą stronę i wyczyściłem. No prostszego urządzenia jeszcze nie widziałem. Naprawdę, to już zrobiono tak prosto, jak tylko prosto się dało. No, z jednej strony dobrze, z drugiej może źle. Teraz może zaprezentuję tutaj właśnie pilota i ją włączymy na chwilę dobrze. I coś mi poopowiadamy. Tak, sprzęt ten pochodzi z początku XXI wieku, czyli 2001, czyli to już ta produkcja była taka troszeczkę niskonakładowa i masowa, dlatego może tak. Najmłodszy też chyba u nas w ogóle tak, w tej chwili. Ja byłem pewny, że tak to jeszcze 90 lata. Tu się okazało, że to już 2000, czyli tak patrząc tu po tym wszystkim, nie wiem, czy z 2000 cokolwiek byśmy tutaj znaleźli, tak szczerze mówiąc. Czyli to taki osesek naszej kolekcji. Aczkolwiek wyczytałam w internecie, ktoś podawał cenę, że w 2001 roku cena tego sprzętu z kolumnami i z pilotem to 4999 zł. No właśnie, aż ciężko uwierzyć, że to mogło tyle kosztować. Ale bardzo możliwe, że wtedy, w tamtym okresie, cena taka była. Właśnie próbuję uruchomić to pilotem. No i oczywiście, jak to zawsze bywa w takim momencie, nie chcę zaskoczyć. Jako, że jest to pilot uniwersalny, który programujemy, ażeby od czasu do czasu sprawdzić urządzenia, do których pilotów nie mamy, no i nie wszystkie funkcje działają najczęściej pod tymi pilotami. Jest on bardzo wygodny. No, ale w tym przypadku tutaj, co prawda, działał, a w tym momencie nie bardzo mu się tutaj chce, no więc chyba uruchomimy go ręcznie. No, odmówił posłuszeństwa. Nie wiadomo, czy jest to kwestia samego odbiornika tutaj bardzo możliwe, bo pilot ma bardzo dużo funkcji, które teoretycznie powinien obsługiwać w tym urządzeniu. No, ale działa zaledwie kilka. Co prawda głośniej, ciszej działało, więc to było takie dość ważne. Więc można by było tego pilota do tego, no, ewentualnie zastosować. Co ma dobre ten pilot, to to również, że jest apka do smartfona, więc można sobie w smartfonie również wszystko obsługiwać. Także urządzenia, które są w pełni obsługiwalne przez tego pilota, jest to bardzo, bardzo wygodne, no ale z tym urządzeniem działa jak działa, powiedzmy w ten sposób. No, chwilowo jakieś tam. Tak. A dojechało to do nas dzisiaj z giełdy Staraci. No właśnie, tak, dzisiaj się taka odbyła. Panowie mieli, trzeba przyznać, sprzęt do odkażania, czyli każdy miał jakiś tam swój stolik i małą buteleczkę z płynem. Własnej roboty najczęściej, z tego co zrozumieliśmy. No i parę osób już dzisiaj się odważyło na to, aby się pokazać
na ryneczku i no, tą wieżę oglądaliśmy przez parę dobrych miesięcy. Oj tak, ta wieża na nas czekała, uśmiechała się do nas bardzo często, zawsze kiedy przychodziliśmy, pan tutaj prezentował wieżę, aż w końcu do nas dotarła. Tak, no, powiedział, ona czekała na was jednak czekała. Tak. Nigdy jej nie chciał do tej pory tak jakby zakupić, no pewnie też cena. Cena odstraszała troszeczkę, myślę. Tak, tak, na pewno, nie? Być może pan też to wyczytał, że kiedyś kosztował 5 tysięcy, no to teraz powinno też jeszcze kosztować, no ale na szczęście już kosztowała bardzo mało, być może takie czasy, więc przyznajemy jej azyl. Oczywiście, twoja ulubiona marka, to tym tak, bardziej, tak, naprawdę tak, prezentuje tak. się bardzo ciekawie, no absolutnie ciekawie. Jest inna, no włączymy tutaj może jakąś płytę CD. Hałasuje, co prawda, ten odtwarzacz, ta zmieniarka tutaj dość mocno. Bo to jest na trzy płyty, tak? Zmieniarka. Tak. Przerzuca tutaj, tworzy coś. Trwa to dość długo. Ale sprzęt naprawdę działa. Troszeczkę kilometrów pokonało, prawda? Bo pan. Tak, no pan ją woził już tyle razy, z Niemiec przyjechała. Dajmy jej troszeczkę czasu, żeby się zaklimatyzowała. Oswoiła znowu z pracą, że tak powiem, w tej chwili wszyscy rozleniwieni. Tak. Nikomu się za bardzo pracować nie chce. No ale ten jeden pasek, który tutaj robił nam te problemy. Proszę bardzo, spróbujemy tę płytkę wyjąć. O, jest. Płyta jest. Jedna, zobaczymy czy wyjmie drugą, opróżnimy tę. Cała wieża, powiem Państwu, drga aż od tych zmian, więc... O, proszę bardzo. Idziemy numer 3. Bardzo żywotna, trzeba przyznać, że tutaj faktycznie tak energicznie podchodzi do tych wymian. No i ta nasza prezentowana wcześniej rosyjska. No, polskie płyty się lubią. No, ta z niemiecką wtedy się jakoś tak nie bardzo lubiła, ale dobrze. Ok. Mamy magnetofon podwójny. Tak. I tutaj mamy nawet autorewers mój ulubiony. No, z funkcji mamy tutaj jakieś dolby, nam się pojawia. I mamy jakieś tutaj jeszcze nagrywanie. Jakieś tutaj dodatkowe funkcje są, które na wyświetlaczu zobaczymy, czy się pojawią. Włączymy jakąś muzykę. A w zasadzie naszą. No, tutaj się tak szczególnie. Nie bardzo coś pojawia. A tutaj mamy. A czyli mamy możliwość odtwarzania ciągłego lub jednej lub dwóch stron, także trochę się tutaj część funkcji wyświetla tutaj. Reszta być może była pilotem sterowana, może były jakieś jeszcze dodatkowe, których tutaj nie widać, ale sprzęt w każdym razie może działać również z subwooferem, bo jest wyjście z tyłu. Czyli możemy tutaj podłączyć, na pewno były do niego te oryginalne kolumny. Bo my to słuchamy w wersji, którą tutaj można sobie podpatrzeć. Zaraz, to był funkcyjny, tak, dwukanałowe stereo. Dwukanałowe stereo. A tych funkcji jest więcej. Bo tu mamy zmiany Jazz Club, czyli prawdopodobnie jeżeli włączymy, zmieni nam się dźwięk trochę. No na stereo widać to, słychać to najbardziej uwidacznia się. Ale myślę, że na oryginalnych kolumnach, gdyby tu były z subwooferem ze wszystkim podłączone... No właśnie, szkoda, że nie było do niej to kolumni pilota. Tak, tak. No cóż, piloty giną. Jak to piloci, można powiedzieć, nie? Niestety od czasu do czasu giną. Porównanie może straszne, no ale no tak to jest. Katastroficznie. No i też katastroficznie jest z tymi pilotami do tych wież, czy do tych sprzętów. W tej chwili też czekamy na bardzo ciekawy sprzęt,
który no z zaznaczeniem był, że niestety nie ma pilota. I też będziemy musieli myśleć, jak sobie z tym poradzić, także no, pilot to pilot. Zawód zawsze niebezpieczny. Tak. Cieszymy się, że mamy to Sony, że no, myślę, że to nie będzie teraz taka, jakby to powiedzieć, czarna seria samych sprzętów Sony, które będziemy prezentować, bo ostatnio była Sony, prawda, z pięknym gramofonem. Zachęcamy wszystkich do obejrzenia, z bardzo ciekawym gramofonem. Tak, bardzo miłe tutaj opinie, więc myślę, że warto zobaczyć, jeśli ktoś z Państwa jeszcze tego nie oglądał. Tak, tak. A tutaj, no to już jest kolejne, no to jest jakby dzisiaj z rozbiegu zrobiony ten program. Tak, na szybko trochę ta naprawa, no zresztą naprawy u nas w zasadzie najczęściej następują od razu, bo ja nie mogę się doczekać, żeby zajrzeć do środka i czegoś tam nie ponaprawiać, nie? No, no i stąd też ten program, od razu mówimy, no trafi na stół, no i pojedzie do muzeum, stanie na półkę, no bo tutaj już miejsca nigdzie nie ma. Tak, czyli znamy pochodzenie, znamy tak. Wiek, a wagę tak podam, że około 16 kilo, cały 6. Ten zestaw. 6 kilo, przepraszam, 6. Aż się zastanawiam. Nie, 6 kilo, sam wzmacniacz. Nie. 6 kilo całość, naprawdę. Wiesz, niosłem ją, przy 16 kilo byłaby zupełnie inna sytuacja. No to muszę zerknąć. No zerknij. Na ściągawkę. Na ściągawkę. Czyli compact displayer, tak mniej więcej 2,5 kilo. Magnetofon kasetowy też 2,5, to liczmy 5 kilo. Tuner to będzie około 2 kilo i ponad 6 kilo wzmacniacz. No to niech się jeszcze raz zapytam. No cóż, z ciekawości... Do 13, około 13, może z 16 przesadziłam, ale... No może, tutaj wyliczeń i danych technicznych to... Nie, wezmę się, pokuszę... Z książki serwisowej, z manuala to... Pokuszę się, przyniosę wagę i podamy w kolejnym odcinku, czy faktycznie miał rację. No, bo na 16 to mi nie wychodzi, no ale kto wie, no. Może 10, ale no... Nie będziemy się rozwodzić w tej chwili, bo ciężko zgadnąć tak naprawdę. No, sprzęt z zewnątrz też nie jest specjalnie zniszczony i powiem szczerze, że na tyle jeżdżenia, co on z tym panem jeździł, tam i z powrotem, tydzień w tydzień ją oglądaliśmy, jak była wkładana i wyjmowana z tego busa, no to powiem szczerze, że naprawdę przody niezniszczone, bo ja już dzisiaj, jak ją zobaczyłem, że jeszcze leży na tym busie, to mówię, no pewnie, no stała tyłem do nas, mówię, pewnie będzie tak już pośrupana w cudzysłowie, że pewnie już nawet nie będzie się chciało za bardzo ją brać, ale okazało się, że przetrwała. Tak, przetrwała i pan był bardzo szczęśliwy, że ją w końcu zabraliśmy. Dobrze, to by było chyba na tyle na temat tej wieży. Dziękujemy za oglądanie naszego kanału, za subskrypcje, za miłe komentarze. Zapraszamy do następnych odcinków i do miłego zobaczenia. Tak, do widzenia. Pozdrawiamy, do zobaczenia.